dobry wieczór, ja jestem Miszy Kiszka, a konkretnie Hitman. To jest druga część serii traktującej o Hitmanie. Tytuł dzisiejszej 99 Ways to Die, jak śpiewał Megadeth, a konkretnie wiele sposobów na uśmiercenie jednego pacjenta. Zapraszam do oglądania. Na początek polecimy z tradycyjnymi metodami. Mordu na odległość, a konkretnie karabin snajperski, a co? Ale najpierw przebierzemy się w odpowiedni dresik, schowamy pacjenta do szafy i użyjemy, jak pewne krasnoludy mówią, broni konfesjonalnej lub konfekcjonalnej. No nie wiem, nie pamiętam zresztą, jak to było w tej książce. W każdym bądź razie zrobimy to tradycyjnie. Gdzie ona jest? No, o, piękny karabin snajperski. Zróbmy to jak w Battlefieldzie. I am sniper pussy. Dobra. No. Bliżej jak sobie stanę, to będę mógł łatwiej trafić. Jasne. Nie ma jak przycelować w ścianę. Dobra. Ale teraz poważnie. Zoomik. I kończymy z panem. Metoda numer jeden. Można tak. Mało wyszukanie, mało oryginalnie. Są ciekawsze sposoby. Jedźmy z kolejnym. Toporek. Coś, czego niestety w Battlefieldzie nie ma i w innych grach. Chociażby maczetę w Battlefieldzie dali. No dobra. Ale mamy kolejną metodę uśmiercenia pacjenta. Podchodzimy, wybieramy cel, celujemy. I toporek w potylicę. Mister. Dobranoc. Dobra. No to bądźmy może trochę bardziej oryginalni. Broń biała była. Strzelanko było. No to teraz wypadałoby kogoś wysadzić. Kanisterek z benzyną. Karnister? Kanister? No nieważne. W każdym bądź razie pojemnik z benzyną. Podrzucimy i bardzo ładnie pacjentowi zdetonujemy pod nogami. A tak na marginesie za to jest achievement. Znaczy trofis, przepraszam, to jest PS3. Przycelowanko. I adios muchachos. Ale ten Chińczyk zdziwiony. Dobranoc. Dobra, a teraz przyszła pora na najciekawszą metodę. Bardzo, bardzo stealth. Co prawda wymaga... O, widzieliście achievement. Co prawda wymaga od nas trochę zgrania w czasie, ale nie jest zbyt skomplikowana. I moim zdaniem najfajniejsza metoda. No, na początek będzie potrzebna nam butelka. Brzmi to jak początek MacGyvera. Butelka, taśma klejąca, spinacze i naprawiamy komputery. No ale nie zupełnie to będziemy robić. Uśmiercimy naszego skośnookiego bossa. To co widzicie przede mną, to jest rybka. Rybka ma to do siebie, akurat ta, że jest bardzo trująca. Jak nie wierzycie, sprawdźcie w internecie. Internet wam prawdę powie. Dobra, odwrócenie uwagi policjanta, który tam stał. I mamy rybkę. Tam dalej jest stoisko z chińską zupką z Radomia. Idziemy do chińskiej zupki z Radomia. Aplikujemy fugu do zupki z Radomia. No i czekamy na pacjenta, żeby sobie smacznie zjadł. Jak to powiedział Kmicic w Potopie, naści piesku kiełbaskę, byś się nią udławił. Wysadzając kolumbrynę. Dobrze, sprawdźmy, gdzie jest nasza ofiara. No szybciej, człowieku, bo środek nocy jest, muszę iść spać. Znowu będę niewyspany. Okej. Jak widzicie, instynkty mnie nie zawiodły. Nasz pacjent idzie do chińskiej zupki z Radomia. Kuciak na ostro! Wypchaj się, dziadu, i udław. No.
ten oto sposób na kolejny. Kolejną metodą uśmierciliśmy naszego przeciwnika. I tym oto optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Zapraszam do następnego. A kto nie ma jeszcze Hitmana, ten jest Tromba. Jak widzicie, wynik całkiem niezły. Wziąwszy pod uwagę to, że średnia krajowa to 51 tysięcy, a światowa 52, poszło mi całkiem nieźle. Adios, muchachos.